Szanowny Księże Proboszczu, Księże Dyrektorze, Pani Wójt, Panie Przewodniczący Rady, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w potrójnej, można powiedzieć, okoliczności, która nas tutaj gromadzi w Jastrzębiu, w tej świątyni. Po pierwsze, odpust i z okazji odpustu w imieniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i całego rządu chcę przekazać na ręce wspólnoty parafialnej jastrzębskiej najserdeczniejsze życzenia, żeby Matka Boża Królowa Polski Jasnogórska zawsze wspierała tę wspólnotę wszystkich parafian tej wspaniałej podlubelskiej parafii. I te życzenia przekazuję na ręce księdza proboszcza, życząc również, żeby wszystkie sprawy parafii, o których wiem i które jestem przekonany, będą się teraz szybciej związane z koniecznością budowy nowej świątyni, choć ta jest piękna, ale wspólnota parafiała się rozwija, żeby te sprawy szły bardzo szybko. Jest to, proszę Państwa, znakomita okazja do tego, żeby jednocześnie prosić Matkę Bożą o stawiennictwo, a jednocześnie dziękować jej za wszystko, czego my, jako naród polski, od niej dostępujemy przez wszystkie te wieki naszego istnienia. Sierpień jest tego najlepszym przykładem. To w sierpniu działy się największe rzeczy za stawiennictwem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Jasnogórskiej. Dziś w Komarowie mamy największą w Europie rekonstrukcję bitwy pod Komarowem, która kończyła wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku, a wszyscy wiemy, że cała ta wojna polsko-bolszewicka i cud nad Wisłą z połowy sierpnia, ale również ta bitwa komarowska, która przypieczętowała sukces wojsk polskich, to wszystko się działo za przyczyną Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Jasnogórskiej, której tam na Jasnej Górze Episkopat Polski zawierzył wówczas to młode państwo 98 lat temu. Życzę również w imieniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego całej wspólnocie gminy Jastrzów, do której też należą, z okazji dożynek, samych sukcesów i dalszego, bardzo szybkiego rozwoju tej gminy. Ja jestem mieszkańcem tej gminy od 15 lat i mogę powiedzieć z tego miejsca przy ołtarzu, że takiego rozwoju gminy jak w ostatnich 4 latach jeszcze nie widziałem. Państwo na pewno się z tym zgodzicie. Gratuluję serdecznie Pani Wójt, gratuluję serdecznie Panu Przewodniczącemu, całej Radzie, która nas reprezentuje, bo rzeczywiście poziom inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, których miałem zaszczyt również partycypować pieniędzmi rządowymi, ale też tych lokalowych, na czele z pałacem, który przecież wymagał od dawna pilnego remontu, a który za chwilkę będzie zdobił całą naszą gminę, jest absolutnie niespotykany wcześniej. Życzę Pani Wójt dalszej pracy na rzecz naszej wspólnoty. Chcę podziękować również w imieniu Pana Premiera Morawieckiego i pogratulować wszystkim rolnikom zbiorów tegorocznych. Wiemy, że nie był to łatwy rok dla rolnictwa. Wiemy, że susza. Wiemy, że zapaść na niektórych rynkach rolnych. Rzeczywiście doskwiera nam niemało, ale programy, które są uruchomione, środki pomocowe, które są uruchomione, Narodowy Holding Spożywczy, którego początek właśnie obserwujemy ze współudziałem lubelskiego rynku hurtowego, który wchodzi na ten rynek rolny i będzie regulował ceny już od najbliższych lat, będą wychodziły naprzeciw rolnikom, po to, żebyśmy, proszę Państwa, już kończę to, co śpiewaliśmy na wejście w ostatniej frazie tej wspaniałej pieśni do Królowej Polski, po to, żeby słowa "niech brak żywności nas nie zabija, chroni nas od głodu, zdrowaś Maryja" był tylko modlitewnym wspomnieniem naszych przodków, którzy rzeczywiście z głodu cierpieli, i żeby nam, a w szczególności naszym młodym pokoleniom, tym wszystkim dzieciom, które tutaj stoją, nigdy to nie doskwierało. Szczęść Boże.